Cześć, z tej strony Krzysiek ze Stylu Żywy Pro i witam Cię w kolejnym odcinku naszego wideoporadnika Ubierz się na rower. Jest 27 grudnia, końcówka roku, taki trochę sezon ogórkowy, jeżeli chodzi o mówienie o kolarstwie. Śnieg za oknem, niskie bardzo temperatury, mało kto jeździ już na zewnątrz. Większość przeniosła się pod dach, dlatego ja postanowiłem ten czas wykorzystać na to, żeby podzielić się z Wami własnymi, bardziej takimi osobistymi doświadczeniami z użytkowania poszczególnych części odzieży, pokazać, co ja tak naprawdę stosuję podczas jazdy na rowerze, w jakich warunkach, co bardziej lubię, co mniej lubię, co się sprawdza, co się mniej sprawdza. Pokażę Wam trochę swoją kolarską szafę. Będzie to miks rzeczy nabytych w większości w stylówie kilka lat temu, rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, sprzed 5 lat. Oczywiście są też bieżące rzeczy, opowiem Wam o tym, jak dane rozwiązania się sprawdzają w moim przypadku, jak mogą się sprawdzić w innych przypadkach i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym też, żebyście ten czas wykorzystali na przykład na zadawanie pytań pod filmami. Ja część z nich pamiętam i do części z nich się właśnie będę odnosił w paru krótkich materiałach poświęconych poszczególnym częściom odzieży. Natomiast jeżeli Wam cokolwiek przyjdzie do głowy jeszcze teraz, to zapytajcie, napiszcie w komentarzu, co byście chcieli ode mnie usłyszeć w styczniu, bo styczeń to będzie taki miesiąc, gdzie nie będzie za wiele nowości w sklepie. Jest czas, żeby mówić o tym, co już jest, co było i dzielić się swoimi wrażeniami. Dlatego ten moment chciałem dobrze wykorzystać i dzisiaj podzielić się z Wami swoimi doświadczeniami na temat dbania o ciepłotę stóp. Przy czym zaznaczę, że będzie to dotyczyło głównie warunków wiosenno-jesiennych, ponieważ jak ja już wielokrotnie mówiłem, ja nie lubię jeździć w zimie, nie lubię właściwie funkcjonować też na co dzień w temperaturze poniżej 5 stopni. Mój organizm jest do tego nieprzystosowany. Mam zawsze mi jest zimno w dłonie, zawsze mi jest zimno w stopy, jest mi ogólnie zimno. Ja jestem osobą ciepłolubną i próbowałem wielu różnych metod do ogrzewania się, natomiast po prostu mój organizm nie bardzo lubi niskiej temperatury i ja to po raz kolejny powtarzam, są organizmy, które dobrze tolerują niskie temperatury i są organizmy, które tego nie robią i trudno ten drugi typ organizmu przekonać do tych niskich temperatur. Ja akurat dochodzę do wniosku, że nie ma, że bo można spróbować parę razy, tak? Natomiast jeżeli to faktycznie nie działa i dalej przebywanie w niskich temperaturach, a na przykład tym bardziej jazda na rowerze nie sprawia Wam przyjemności, to jest mała szansa, że ona w końcu Wam tą przyjemność zacznie sprawiać i po to są trenażery i wszystkie inne siłownie i miejsca, gdzie możemy spędzić czas w cieple, zimą, możemy też po prostu nic nie robić i sobie oglądać rowery na przyszły rok w internecie albo oglądać filmy i swoich ulubionych youtuberów. Natomiast ja przy mniej niż 5 stopniach na rower nie wychodzę i dlatego opowiem Wam teraz, jak sobie radzę ze stopami w temperaturze między 5 a 10 stopni Celsjusza, czyli wtedy, kiedy nie sprawdzają się już zwykłe skarpetki letnie, zwykłe takie poliestrowe, gdzie po prostu w przewiewnym bucie, jakiego jestem użytkownikiem, jest po prostu za zimno. Nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałem. Ja uważam osobiście, że hasło, że nie ma złej pogody na rower, a jest tylko złe ubranie, to jest bzdura. Jest zła pogoda na rower dla Ciebie, a dla Ciebie i dla Ciebie może być to inna pogoda. 3 osoby, 3 różne definicje złej pogody na rower. Każdy ma rację. Jeżeli A, nie czujesz się dobrze z temperaturą, B, jeżeli nie czujesz się bezpiecznie na zaśnieżonej, obłodzonej drodze, nie sprawia Ci to przyjemności, to nie ryzykuj. Mi nie sprawia, dlatego ja ograniczam się do 5 stopni na plusie, poniżej już nie jeżdżę. Przeważnie robię sobie jakieś inne aktywności. Przy okazji odpowiem na pytanie, bo często pytacie też o buty, których używam. Ja już mówiłem nie raz, nie dwa, że ja jestem monotematyczny, jeżeli chodzi o buty. Używam sobie, tu już jest moja trzecia szosowa para butów Mavic Zexelium żółtych. Uwielbiam je za to, że świetnie się komponują z każdym kolorowym strojem, są bardzo wygodne. Nie da się już ich kupić. Ja chyba kupiłem ostatnią parę w moim rozmiarze na wiosnę dostępną, oczywiście w super cenie i żałuję, że nie kupiłem sobie na zapas, bo nadchodzi czas, kiedy będzie trzeba pomyśleć po raz pierwszy od wielu lat o nowej parze. Bardzo polecam buty, jeżeli gdzieś je upolujecie, są bardzo fajne, przewiewne, lekkie i super wygodne. Jedyny minus dla kolarza romantycznego, one dosyć szybko przy chodzeniu się niestety tutaj na czubku rozczłonkowują i rozczapieżają i no niszczą się od chodzenia, ale z drugiej strony buty
szosowe nie zostały stworzone z myślą o chodzeniu, a ja sporo chodzę, bo ja sporo zwiedzam na rowerze, wykorzystuję rower do zwiedzania świata. Jeżeli chodzi o ciepłotę stóp, to ja przede wszystkim tak, w okresie wczesnowiosennym, wczesnojesiennym, późnowiosennym bardzo lubię i tu mam sprawdzone skarpetki Asosa Springfallowe i to obok komina springfallowego i springfallowej bielizny, o której będę mówił w innych odcinkach, uważam za jeden z bardziej udanych produktów. Skarpetki Springfall dostępne w dwóch kolorach, czarnym oraz białym. Ja białego nie używam na rowerze, dlatego mam oczywiście ten czarny. Bardzo super rozwiązanie, mimo swoich niepozornej grubości. Bardzo fajnie grzeją i odczuwalna jest różnica względem skarpetek letnich. I to jest produkt, który szczerze polecam. Ten odblaskowy pasek z tyłu to jest, wiadomo, rzecz względna, on raczej nie uratuje Wam życia, także nie zapomnijcie przy okazji o posiadaniu lampek, ale skarpetki Springfall Asosa są na pewno godne polecenia. Natomiast jeżeli chodzi o skarpetki zimowe, to ja jednak jestem miłośnikiem merynosa. Na przykład Asos nie stosuje merynosa w swoich skarpetkach, dlatego ja nie mam skarpetek Asosa zimowych w kolekcji swojej, a przy okazji dążę też do minimalizmu i ograniczenia trochę ilości rzeczy, dlatego tych rzeczy za dużo nie mam. Ja jestem zwolennikiem skarpetek zwykłych z merynosa. Tu jest zwykła czarna skarpetka, to nic nie będzie właściwie na niej widać, ale to jest skarpetka stylowy, nazywa się Black Sheep. To jest ta jedna grubość merynosa. Drugi scenariusz to są na przykład skarpetki z owcą, które w tym sezonie już się skończyły, ale one będą cyklicznie wracać. Tu jest też 44% merynosa i pogrubione palce, i te palce praktycznie pogrubione czuć. Natomiast moimi ulubionymi skarpetkami, jeżeli chodzi o grubość, są dostępne u nas z przerwami, ale są dostępne skarpetki Castelli Quindici. To jest też 44% merynosa, ale gruba podeszwa i grube w ogóle wnętrze tej skarpety. Ona jest taka frotę, mocno pleciona i to faktycznie jest bardzo gruba i ciepła skarpeta. Oczywiście te wszystkie skarpetki działają super, jeżeli je się jeszcze dodatkowo odizoluje od wiatru i tutaj niezmienne i niezastąpione są ocieplacze na czubki Castelli Toutingi. Ja je używam, mam je od dłuższego czasu i one są dosyć wytrzymałe. Oczywiście nie bardzo się lubią z chodzeniem, trzeba najlepiej je zdjąć. Jeżeli gdzieś sobie turystycznie wjeżdżacie i będziecie sporo chodzić, to najlepiej je zdjąć, żeby się tutaj nie rozdarły na czubkach. Natomiast zasłonięcie sobie tej strefy przewiewnej na bucie jest po prostu super pomysłem. Ewentualnie patentem na poprawę ciepłoty stóp jest wymiana seryjnych wkładek w bucie. Na takie wkładki na bazarku każdym można dostać z aluminiowym podszyciem do cywilnych butów. One będą trochę grubsze, tylko pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy potem nie będzie Wam za ciasno w bucie, bo jak będzie Wam za ciasno w bucie, to będzie krążenie słabsze na stopie i stopy Wam i tak będą marznąć. Oczywiście są jeszcze wszystkie inne pełne ocieplacze, natomiast ja, tak jak mówiłem, nie jeżdżę w niższych temperaturach niż 5 stopni. Darowałem sobie to próbowanie się i siłowanie się z pogodą, dlatego z tym akurat się zagadnieniem nie stykam, natomiast są osoby, które lubią te ocieplacze, a są osoby, które i słusznie wyznają, że jednak na zimę są najlepsze zimowe buty kolarskie. Myślę, że o wszystkim powiedziałem w tym odcinku, była to tylko zapowiedź całej serii, będę się z Wami dzielił opiniami na temat drobnych akcesoriów. Tutaj akurat zwycięzcą są Castelli Quindici jako najcieplejsze skarpetki, moim zdaniem kolarskie, zimowe. Cała reszta też jest dobra. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zadawajcie pytania w komentarzu, a ja w tym czasie zimowym będę się starał na nie wszystkie odpowiadać. Pozdrawiam, cześć.